chyba jesteś misterem Polski. Misterem jest tak, że Rafał Maślak, który film Sekielskiego skomentował słowami: owszem, jest to film kontrowersyjny, dzieją się tam złe rzeczy, ale dla niego jest to trochę przekoloryzowane, jakieś przebitkowe, jakieś mleko płynące z ust. Jak ty się odniesiesz do słów mistera Polski Rafała Maślaka? Powiem wam, że czułem, że zadacie mi to pytanie, bo no oczywiście no nie będę grał głupka i ukrywał, że nie słyszałem o tej aferze, która wybuchła kilka dni temu, prawda, z wypowiedzią Rafała Maślaka. Ja Rafała znam i kolegujemy się, znamy się od kilku lat i przyznam się szczerze, że no nie oglądałem całej jego wypowiedzi, tak? Gdzieś tam czytałem te wyrwane zdania z kontekstu. Mogą to być wyrwane zdania, ale trochę mi żal Rafała pod tym względem, że wiem, że on nie chciał pewnie do końca tak powiedzieć, jak powiedział. Ja sobie z tego zdaję sprawę, mówię, no może jego największym błędem było to, że nie obejrzał filmu do końca i to jest podstawowa rzecz. No czasami trzeba coś zobaczyć do końca, żeby się po prostu na ten temat wypowiedzieć i to jest najważniejsza kwestia, bo są tam przedstawione ofiary w tym filmie, które ja przyznam się wam szczerze, że jak faktycznie oglądałem ten film wczoraj, to kurczę, ciężko to widzieć jednak, bo jednak no, widzisz ludzi i widzisz tych księży, no pseudoksięży dla mnie, bo tak jak mówiłem, dla mnie pseudoksięża, którzy no, przepraszają te ofiary, ale to trochę wygląda tak, że jakby oni mieli pretensje do nich, że one do nich przyszły tak późno, prawda? Ale no, ja nie umiem tego zrozumieć po prostu i to jest ciężkie. I co do Rafała wypowiedzi, no kurczę, no Rafał jest misterem 2015 roku, tak jak ja jestem 2017, tworzymy jedną rodzinę i faktycznie czuję, że gdzieś te jego słowa są gdzieś na moich barkach też poniekąd, ale mówię, nie chcę i nie wolno mi go oskarżać, dlatego że wiem i znam go na tyle, że nie chciał do końca powiedzieć tego może w taki sposób, jak powiedział, może po prostu nie przeanalizował tego, co mówi i gdzieś tam potem się nad tym zastanowił i też wiem, że chyba przeprosił za to. Tak, po fali rzeczywiście publikacji na ten temat, we wszystkich portalach, Rafał wydał oświadczenie, że przeprasza, bo nie widział filmu w całości, że takie słowa nie powinny paść. No i myślę, że to jest najlepsza puenta tego i po pierwsze mówmy o czymś, jak zobaczymy coś do końca i mamy o tym jakąś wiedzę i mówię, Rafał, wiem, że na pewno tego żałuję, bo dochodziły mnie takie słuchy i strasznie mu współczuję, no i mam nadzieję, że to też jakoś tam nie odbije się na nim za mocno i mimo wszystko wyciągnie z tego fajne wnioski i będzie pamiętał, żeby najpierw coś zobaczyć, a potem dopiero to komentować, prawda? Także no mam taką nadzieję. No, nie chcę tu też za dużo jakby mówić, bo tak jak już mówiłem, lubię Rafała, znam go i na tyle jak go znam, to wiem, że to jest naprawdę dobry chłop i myślę, że nie chciał też nikogo urazić, tylko po prostu no, nie pomyślał nad tym, co do końca mówi. Ale będąc tego myślisz, w jego przypadku kariery mistera trochę negatywne konsekwencje? Znaczy, wiesz, ja z tego, co pamiętam, z tego wywiadu i to mi się bardzo podoba, bo ja tu jestem jakby i popieram Rafała, że nie możemy wrzucać wszystkich księży do jednego worka, bo nie możemy zrobić tak, że powiedzieć, że 100% księży to są dzisiaj pedofile, to są źli, no bo tak jak już mówiłem, ja byłem też wiele lat ministrantem, lektorem i znałem tych fajnych księży, więc mówię, no jest jakiś procent faktycznie tych skrzywionych księży i to jest też kwestia tego, że powinno się wprowadzić jakieś procedury już na samym etapie werbowania tych osób do seminarium, prawda? Nie wiem, powinny być jakieś mocniejsze badania z psychologiem rozmowy, żeby zobaczyć już na tym etapie, czy ta osoba ma jakieś skrzywienia, czy nie, żeby potem nie działy się takie rzeczy. Więc ja myślę, że to jest przede wszystkim dla kościoła, dla episkopatu, dla duchownych poważna sprawa, którą się muszą zająć, bo już dzisiaj nie można o tym gdzieś tam nie myśleć i nie zająć się tym. I to jest pierwsza rzecz. A co do Rafała i mówię, ważne, że przeprosił i myślę, że to jest najważniejsze. No bo każdy z nas popełnia błędy, prawda? Ja popełniam błędy, ty popełniasz błędy. Ja też mógłbym gdzieś coś palnąć, nie pomyśleć i potem zastanowić się, Boże, no co ja powiedziałem? Przecież ja głupi jestem, nie? Ale nie o to, no każdy ma prawo do tego błędu. No on jest tylko człowiekiem, popełnił błąd, przeprosił za niego i myślę, że wyciągnął z tego też wnioski i to jest fajne, i to jest dobre.